takie hasła dostosowania Kościoła do współczesnego świata mogły być wykorzystane przez wrogów Kościoła i to się właśnie stało na Soborze. Że trzeba mieć na względzie to, że Kościół przez wszystkie wieki bardzo jasno i ostro precyzował tę doktrynę, a na Soborze coś nagle się zmieniło. Bo prawdy wiary raz zostały przekazane i nigdy nie mogą być zmienione. Więc to też był ewenement w historii Kościoła, bo wcześniej wszystkie sobory były dogmatyczne. Chrystus nas posłał do świata. Świat jest jaki jest. Ale my musimy temu światu Chrystusa zanieść. Żeby nie było takiej globalizacji, którą internet przyniósł, wiadomo, że tak by było Tak lepiej. Byśmy chcieli, tylko myślenie życzeniowe nie spowoduje, że tak będzie. My powinniśmy wrócić do tego, żeby Kościół się rozwijał. Koncert rockowy w trakcie mszy nie ściągnie to ludzi słuchających rocka do Kościoła. Jest to desakralizacja liturgii, niszczenie doktryny o liturgii i równoczesne ośmieszanie Kościoła. Kościół nie powinien pokazywać, zobaczcie, nie wierzymy w dogmat o realnej obecności Chrystusa, może wtedy ludzie przyjdą do Kościoła. Tylko do jakiego Kościoła oni wtedy przyjdą? I iść w postępem tak, żeby ten postęp ludziom służył. W dojściu do celu ostatecznego, jakim jest zbawienie. To jest to, co Kościół powinien popierać. Cześć, witamy Was na kanale Okiem Tradycjonalisty. Ja mam na imię Ludwik. Ja jestem Natalia. I dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę na temat tego, czy Sobór Watykański II faktycznie dostosował Kościół do współczesnego świata. Taki temat. Jak to właśnie twierdzi bardzo wielu tradycjonalistów, dlatego że mówią, że Sobór Watykański za mocno zacieśnił tę więź pomiędzy Kościołem, który powinien być nie z tego świata, z tym światem. Ale sam Sobór Watykański II też twierdzi, że jego celem było dostosowanie nauki do świata. I to jest też to, co chcielibyśmy przedyskutować w dzisiejszym odcinku. Nie do końca nauki. Nie nauki, ale przynajmniej metod działania, tak? No, powiedzmy. Ale o tym za chwilę. Także tu może będzie troszkę w tym odcinku więcej dyskusji niż rozmowy. Zanim jeszcze przejdziemy do tematu, oczywiście tradycyjnie zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału, polubienia tego filmu i kliknięcia w dzwoneczek. Jeżeli tego nie zrobiliście, wtedy będziecie na bieżąco z kolejnymi materiałami na naszym kanale. I możecie też zajrzeć na nasz fanpage na Facebooku o tej samej nazwie Okiem Tradycjonalisty i tradycyjnie też zachęcamy Was do wsparcia naszej działalności na Patronite. Pomaga nam to oczywiście w rozwoju kanału. Mamy już, dziękujemy dotychczasowym patronom w ogóle, bo jest więcej niż się spodziewaliśmy. Natomiast w woli przypomnienia powiem tylko, że wsparcie naszego kanału dowolną kwotą, nawet 5 zł, powoduje, że bierzecie udział w comiesięcznym konkursie na Tradiboxa, którego niedługo będziemy pierwszą edycję pakować. Być może już jak ten film się ukaże, to nawet jest już ten film na kanale z pakowania, ale być może nie, więc jeżeli nie, no to mówimy, że wkrótce będziemy go pakować i wrzucimy jakby pakowanie tego Tradiboxa na kanał. Także na pewno będziecie mogli zapoznać się z zawartością wszystkich tych Tradiboxów, które będziemy miesiąc w miesiąc wysyłać, więc tak czy siak zachęcamy do śledzenia kanału. Ja jeszcze może tylko dopowiem, że dostajemy od Was bardzo dużo wiadomości, komentarzy, bardzo dużo komentarzy ze wsparciem, z różnymi pytaniami. Jesteśmy Wam za wszystko ogromnie wdzięczni. Dziękujemy Wam za wszystkie komentarze, za wszystkie pytania, za całe wsparcie, które od Was otrzymujemy, bo to jest też bardzo cenne i też nam pomaga po prostu tak duchowo. No i podbudowuje nas, naszą działalność, tak? Tak, dlatego że no, wiadomo, nie robimy materiałów po to, żeby po prostu sobie były tylko dla Was. Jeśli staramy się czytać wszystkie komentarze, ale no, nie jesteśmy w stanie odpowiadać na wszystkie, też na niektóre wiadomości nie udaje nam się zawsze odpowiadać tak szybko, jakbyśmy chcieli i za to bardzo przepraszamy. A jeśli jakieś wiadomości w ogóle pominęliśmy i jeśli ktoś czeka na odpowiedź cały czas, staramy się to robić, ale jeśli ktoś cały czas czeka na odpowiedź, to napiszcie jeszcze raz po prostu, przypomnijcie się, że halo, halo, ja tutaj do Was napisałem i jeszcze nie dostałem odpowiedzi. Na pewno postaramy się to naprawić. No i nie obrażajcie się, że na przykład nie odpiszemy od razu, bo my naprawdę dostajemy tych wiadomości bardzo dużo i po prostu fizycznie nie jesteśmy w stanie tego zrobić przy takiej ilości rzeczy, jaką mamy do zrobienia i pewnych różnych sytuacji. Tak, a na każdą wiadomość chcemy po prostu odpowiedzieć konkretnie i zawrzeć wszystkie informacje, o które nas też pytacie w jakichś różnych kwestiach. Mhm. Więc czasami po prostu skomponowanie wiadomości też zajmuje dłużej niż by się wydawało, tak? Chcemy Wam odpowiedzieć na jakieś Wasze pytanie. I przypominamy też, że jeżeli macie do nas jakieś pytanie, żebyśmy odpowiedzieli na nie w Q&A, to zadawajcie je z dopiskiem Q&A w komentarzu pod dowolnym filmem. Wtedy będziemy wiedzieć, żeby to uwzględnić w kolejnym odcinku. Tak jest. No i chyba przejdziemy powoli do tematu, tak, żeby już nie przedłużać tych ogłoszeń, które się ciągną w nieskończoność. Także tematem, tak jak mówiliśmy, dzisiejszego odcinka jest to, czy Sobór Watykański II dostosował
naukę, czy dostosował się do świata współczesnego generalnie, tak? Taki może szerszy temat, nie tylko naukę, ale czy ogólnie dostosował Kościół do świata współczesnego. Tak. Jak zmieniła się relacja Kościoła ze światem po tym Soborze Watykańskim ostatnim? Tak. No i trudno powiedzieć, od czego by tu zacząć. Ogólnie można powiedzieć tak, po co został w ogóle zwołany Sobór? Może to, jak była taka oficjalna przyczyna zwołania Soboru Watykańskiego II, było nią to, że Kościół zauważył, podobno, że świat się zmienił, a Kościół został w jakiejś starej epoce, tak? I hierarchowie Kościoła stwierdzili, że być może należy tę naukę dostosować, nie naukę, ja tak mówię cały czas naukę, to mi się cały czas to słowo wplata, ale to nie chodzi o naukę. Dostosować Kościół do świata współczesnego po to, żeby Kościół był obecny w świecie współczesnym. Taki był oficjalny przynajmniej powód zwołania Soboru. Wiadomo, że za kulisami Soboru działy się bardzo różne rzeczy i że takie hasła dostosowania Kościoła do współczesnego świata były bardzo, bardzo plastyczne i podatne na to, żeby mogły być wykorzystane przez wrogów Kościoła. I to się właśnie stało na Soborze. Oni tam wprowadzili swoje zmiany do dokumentów, te dokumenty zawierają rzeczy podatne na interpretację, no i ta cała jakby nauka posoborowa się bierze właśnie z tego, że te dokumenty soborowe miały zdania, które nie były ostre. I dlatego jakby uważamy, że w dokumentach Soboru na starcie zaznaczamy, w dokumentach samych Soboru jest już przyczyna tych błędów wszystkich. Nie tylko w interpretacji. Oczywiście interpretacja to jest daleko idąca znacznie dalej zmiana niż te dokumenty, ale dokumenty są pierwotną przyczyną tych wszystkich zmian. Tak? Nawet pisałeś artykuł, pisałeś posta na naszym fanpage'u na Facebooku na temat dokumentów soborowych i tam wyraźnie zaznaczyłeś te fragmenty, zwłaszcza z chyba dokumentu, który dotyczył stosunków między religiami, dobrze pamiętam? Możliwe, ja nie pamiętam nawet tego tekstu. Pamiętam, że pisałem taki tekst faktycznie, ale go wrzucimy w komentarzu. Tak, w opisie, to chyba w ogóle był temat, czy tradycjonaliści odrzucają naukę Soboru Watykańskiego II. Mhm. I właśnie ty wyraźnie tam zaznaczyłeś, że tradycjonaliści nie odrzucają nauki Soboru Watykańskiego II jako takiej, bo nauka Soboru jest możliwa do zinterpretowania w zgodzie z tradycją. Tylko problemem jest właśnie to, że można ją zinterpretować też bardzo prosto niezgodnie z tradycją. I tak właśnie się dzieje. Że trzeba mieć na względzie to, że Kościół przez wszystkie wieki bardzo jasno i ostro precyzował tę doktrynę, a na Soborze coś nagle się zmieniło. Znaczy ja też dodałem na pewno taki ostateczny wniosek, jak już sobie przypominam ten tekst, taki ostateczny wniosek w tym moim tekście był taki, że negowanie pewnych rzeczy z dokumentów Soboru Watykańskiego II nie jest negowaniem doktryny Kościoła, ponieważ Sobór Watykański II sam określił, że tam nie ma żadnych dogmatów. Tak, tak, zgadza się. To nie był sobór w ogóle dogmatyczny. Tak. Więc to też był ewenement w historii Kościoła, bo wcześniej wszystkie sobory były dogmatyczne. Bo w ogóle sobory były zwoływane po to, że pojawił się w świecie jakiś błąd, negacja jakiejś nauki i prawdy chrześcijańskiej, czyli jakaś herezja. I wtedy sobór się zbierał po to, żeby określić prawowierną naukę. Wtedy powstał właśnie dogmat i od tego momentu było wiadomo, że ktoś, kto nie wyznaje tego dogmatu, już nie jest w Kościele. Po to były stałe sobory. Po to był sobór nicejski i wszystkie następne. Tak. Na soborach ustanowiono, że Maryi przysługuje tytuł Matki Bożej, że... Co oczywiście było znane wcześniej, tylko tak. Dopiero to ustanowiono dogmatycznie wtedy, kiedy było negowane. Dokładnie. Herezja ariańska, która tak. Negowała bóstwo, tak? Chrystusa. Tak. To też nie było coś, co nagle powstało, że o, jednak teraz Pan Jezus jest Bogiem, wcześniej nie był, tylko to było od początku znana wszędzie nauka, tylko nagle zebrali się jacyś ludzie, którzy występowali przeciwko tej nauce. I zagrażali Kościołowi i po prostu Kościół wtedy określał dogmat i było wiadomo, że trzeba ten dogmat wyznawać pod asystencją Ducha Świętego ogłoszony na Soborze. I było wiadomo, że ktoś, kto go nie wyznaje, jest poza Kościołem. To samo było z Soborem Trydenckim i protestantami, i ze wszystkimi innymi soborami, tak? Dogmaty o sakramentach powstały po to, oczywiście nauka o sakramentach od zawsze była znana w tej formie, w jakiej my ją znamy dzisiaj, ale w momencie, kiedy Luter zaczął ją negować, no to Sobór Watykański II, co ja mówię, Sobór Trydencki oczywiście określił naukę dogmatyczną o sakramentach i o ofierze mszy świętej, że po to, żeby było jasne, gdzie jest Kościół, a gdzie nie ma Kościoła. Nie dlatego, że sobie wymyślił nagle, tylko dlatego, że ktoś negował coś, co było znane od zawsze. Dokładnie tak. I po to były sobory. Ale Sobór Watykański II powstał w czasach, gdzie nie było jakiejś negacji. Został zwołany w czasach, gdzie nie było jakiejś negacji. Był tam pretekst chyba, tak, żeby ustanowić dogmat o wszechpośrednictwie Matki Bożej. Znaczy to nie był główny pretekst zwołania Soboru, to zacznijmy od tego. Nie było negowania żadnej nauki katolickiej. No tak, w tym czasie. Zgadza się. Za to od wielu lat była bardzo silna walka tego świata z Kościołem.
To było tło soboru. Pamiętajmy, że to są lata 60. To są czasy po rewolucji, oczywiście francuskiej, wiadomo. To są czasy po późniejszym obaleniu monarchii, z którymi Kościół był związany, zwłaszcza z Habsburgami i monarchiami zachodnimi, tak? To w sensie tymi monarchiami tutaj w naszym regionie. To są czasy feminizmu, to są czasy rewolucji seksualnej, która właśnie się wtedy zaczynała, i są czasy dalszych rewolucji, które były później. I Kościół zwołał ten sobór po to, że świat przechodził dynamiczne zmiany. I oficjalnym pretekstem było to, żeby po prostu z tą Ewangelią, która niby z tą Ewangelią, która była zawsze, wejść do tego świata, który jest dzisiaj. Kościół uznał, że po prostu te formy, które obowiązywały dotychczas, są zbyt skostniałe, żeby dotarły do współczesnego człowieka. Mhm. I sobór pod takim pretekstem został zwołany. To, co się stało na soborze, to już wcześniej nakreśliliśmy. Czyli wrogowie Kościoła, którzy przygotowywali tę rewolucję, która po soborze watykańskim II się wydarzyła już od XIX wieku tak naprawdę w kręgach pewnych francuskich, gdzie działały różne grupy modernistyczne i tak dalej. Oni próbowali najpierw zaatakować Kościół odgórnie, w sensie otwarcie, ale się nie udało, bo został modernizm natychmiast potępiony przez Piusa X. Ale oni stwierdzili wtedy, że w ten sposób nie wywalczą swoich pozycji, będą walczyć podstępnie. I przez te set, prawie, nie wiem, 80 lat się ukrywali, zdobywając struktury w Kościele, tak? Pozycje. I na Soborze Watykańskim II wypalili te rzeczy, które teoretycznie, jak się dobrze zinterpretuje, nie są sprzeczne z nauczaniem wcześniejszym, ale wszystko się rozbija o to, że można je źle zinterpretować. Po Soborze, jakby dokumenty soborowe służą do uzasadniania rzeczy, które są już heretyckie. Czyli na przykład, nie wiem, zrównywania wszystkich religii i tak, tego typu rzeczy, tak? Dlatego, że takie zdanie na przykład, tak jak tam pisałeś, Nostra Aetate, czyli właśnie w tym dokumencie dotyczącym stosunków pomiędzy religiami, tam jest zdanie, że w każdej religii jest ziarno prawdy, tak? Tak. Co jest faktem, bo praktycznie każda religia ma jakiś element wspólny z chrześcijaństwem. Może najmniej judaizm, ale... Zgadza się. Ale generalnie prawdą jest to, że w każdej książce, każdej religii znajdzie się jakieś prawdziwe zdanie. Tak. Może być już interpretowane jako ziarno prawdy. Tak. Jak jest jakakolwiek religia... Na przykład, że nie można zabijać. W każdej religii jest, że nie można zabijać. I jest to już ziarno prawdy. Można tak w pewnym sensie powiedzieć. Albo, że każda religia jest monoteistyczna. Znaczy, jak jest jakaś religia monoteistyczna, to ta religia wyznaje jednego Boga, więc jest już i w niej ziarno prawdy, bo ona twierdzi, że Bóg jest jeden. Tak, tak. Czyli wszystko tak naprawdę można podpiąć pod tę tezę. I to jest fakt, że w każdej religii jest jakieś ziarno prawdy, jeżeli w taki sposób na to patrzymy. Ale problem jest, gdy zaczyna się to zdanie przeinterpretowywać. Albo w sposób modernistyczny, czyli niezgodnie z tradycją. Bo to, że właśnie jakby tego typu zdania mają sens tylko wtedy, jeżeli uwzględniamy całą naukę Kościoła. Czyli uwzględniamy, że prawda jest w Kościele katolickim. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba uwzględnić zawsze. Ale niestety to, co się dzieje po Soborze Watykańskim, to, co się działo i dzieje dalej, jakby te dokumenty służą do podpierania tez ściśle heretyckich, czyli takich, że Kościół posiada prawdę, ale inne kościoły też posiadają prawdę, my po prostu posiadamy jej więcej na przykład, tak, i tak dalej, tak? I to są całe problemy, ale nie o tym jest dzisiejszy odcinek, my tylko nakreślamy sytuację. I pytanie, jakie sobie postawiliśmy dzisiaj, to czy Kościół dostosował się do świata współczesnego faktycznie po Soborze Watykańskim II. Bo trzeba pamiętać tak, już jakby zostawmy ten temat tych herezji posoborowych, bo nie o tym jest dzisiejszy odcinek. Ruszmy z tematem dzisiejszego odcinka. My tylko mówiliśmy to wszystko po to, żebyście potem nie mówili, że my mówimy, że po soborowym Kościele nie ma problemów, tak? Bo takie zarzuty się często do nas pojawiają. Bo są i to poważne i my je dostrzegamy. I doktrynalne. I występujemy przeciwko tym błędom. Tak, tylko my mówimy dzisiaj o czymś innym. I jak my rozumiemy dostosowanie się, powiedzmy oboje, jak my rozumiemy dostosowanie się Kościoła do świata, ja zacznę. Ja rozumiem dostosowanie się Kościoła do świata tylko na zasadzie metod działania. Nie dostosowywania prawd wiary. Bo prawdy wiary raz zostały przekazane i nigdy nie mogą być zmienione. Przez nikogo w historii. Dogmaty są dogmatami. Dogmaty nie ewoluują, tak jak moderniści twierdzili. Dogmaty są dogmatami. One określają prawdy wiary, które są niezmienne. Nic z nauki Kościoła nie może zostać zmienione lub zanegowane. I to jest oczywiste. Natomiast posoborowe zmiany poszły właśnie w tym kierunku, że raczej to szło w atakowanie tych prawd wiary w pewnym sensie mocniej, raz słabiej, raz mocniej, ale podkopywanie doktryny generalnie. To jest problem całego posoborowia. A czy metody działania mogą być zmienne? Mogą. My musimy z tą samą nauką, którą Chrystus nam przekazał, iść do świata, bo posłannictwem Kościoła jest nawracanie całego świata.
I uważam, że jeżeli Kościół by dzisiaj stosował metody przemawiania, nie wiem, ze średniowiecza, czyli ktoś by stawał bez nagłośnienia na środku placu z karteczką i czytał ze zwoju, to by został wyśmiany przez współczesne społeczeństwo, tak? Dokładnie tak, tak jest. I dostosowywanie się Kościoła do świata nie powinno polegać na zmianie doktryny, tak jak to zostało zrobione po Soborze, tylko na wdrażaniu nowoczesnych form, w głoszeniu tej samej Ewangelii. Czyli na przykład to, co my robimy też, nie chwaląc się oczywiście, to nie o to chodzi, tylko podając przykład. My na przykład tworzymy kanał na YouTubie. To jest nowoczesny sposób głoszenia tej samej Ewangelii. Co zresztą jest czymś wprost zgodnym z tym, co starał się robić Kościół jeszcze przed Soborem. Dlatego, że w momencie, gdy powstała telewizja, to Kościół się tym oczywiście zainteresował. Kościół widział, że telewizja jest wykorzystywana przez środowiska liberalne, że powstają programy, które są nieetyczne, niemoralne, które głoszą wartości wprost antychrześcijańskie, i episkopat Ameryki, episkopat USA, powołał chyba, czy tam pochwalił, nie pamiętam, zaprobował. Powołał jakąś komisję wspólną do otworzenia kultury katolickiej. Tak, powołał też grupę świeckich, która miała przeciwstawiać się temu zgorszeniu, które sieją wrogowie Kościoła, tak? Bo sytuacja, to nakreślmy, wygląda tak. Oczywiście Kościół nie neguje postępu, bo postęp, rozumiany prawidłowo, to nie jest negowanie prawdy, tak jak to jest dzisiaj, że na przykład, nie wiem, ktoś twierdzi, że może sobie wybrać płeć czy coś. To nie jest postęp, to jest zanegowanie faktów. To nie jest żaden postęp. To jest pod płaszczykiem postępu wprowadzenie czegoś, co jest głupie i błędne. I to nie jest postęp. Postęp polega na tym, że jakby rozwijamy naszą cywilizację po to, żeby pomóc ludziom w życiu doczesnym w osiągnięciu zbawienia. Tak jest rozumiany postęp. I Kościół taki postęp musi popierać. Bo Kościół zawsze popierał. Tak. I to jest widać we wszystkich tak naprawdę, czy pracach, czy księdza skargi, czy różnych księży, którzy działali w czasach na przykład uwłaszczenia chłopów, że Kościół widział procesy światowe, które zachodzą i próbował na nie odpowiadać. Po to Kościół jest właśnie. Ale to widać też w czasach średniowiecznych, jak Kościół bardzo mocno zawsze angażował się w kulturę, w sztukę, architekturę. Kościół zawsze wspierał wszystkich artystów i też, co istotne, przejmował trendy, które się pojawiały w międzyczasie, tak? Gdy pojawiła się sztuka renesansowa, wywodząca się z ideologii świeckich, nie z ideologii chrześcijańskich, to Kościół wspierał artystów, którzy tworzyli w stylu renesansowym i go uświęcali, którzy chrystianizowali ten styl. Tak, dokładnie o to chodzi. Bo Chrystus nawet nie posłał po to, żebyśmy postawili mur i powiedzieli, chodźcie do nas za nasz mur, tu jest chrześcijaństwo, i cieszyli, że jesteśmy za tym murem, a nie w świecie, tylko Chrystus nas posłał do świata. Świat jest jaki jest, ale my musimy temu światu Chrystusa zanieść. To jest zadanie właśnie Kościoła. Chodzi o misję Kościoła, żeby iść i nauczać wszystkie narody. Jeszcze jedną rzecz dodam, póki pamiętam. O tym postępie, na czym on polega. Pamiętajmy właśnie, że postęp to jest to, co mówiłem, a nie to, co próbuje nam mówić liberalna lewica. I właśnie to, co mówiłeś wcześniej o tych świeckich katolikach i tak dalej, którzy w USA tworzyli sztukę w kontrze do sztuki nowoczesnej, filmowej akurat wtedy. Kościół zauważył, że pojawia się coś takiego jak film i telewizja. I wiedział, że ludzie będą... Nie da się zrobić nic z faktem, że ludzie będą do kina chodzić, jeżeli jest kino. Po prostu zamiast obrażać się na kino, to Kościół stwierdził, że zrobi z kina ośrodek życia chrześcijańskiego. I to jest prawidłowe rozumienie postępu i dostosowywanie się do świata, Kościoła. W tym sensie. Tak się Kościół powinien dostosować do świata. Dodam jeszcze tylko jedną rzecz. Tam papież chyba napisał w ogóle encyklikę pochwalającą to działanie. Wydaje mi się, że Pius XI, ale nie jestem pewien i nie pamiętam tytułu encykliki. Nawet dwie encykliki chyba. Ale wstawimy tytuły encyklik na pewno w opisie filmu i linki do encyklik, żebyście sobie przeczytali. One są w internecie dostępne. I jeszcze tylko chciałem dodać, że papież w tej encyklice pisał również, że pochwala też zachowanie pewnych protestantów i nawet Żydów, którzy również się zaangażowali w tworzenie pozytywnej kultury. To jest bardzo istotne moim zdaniem, bo na pewnym polu w życiu doczesnym możemy współpracować też z wyznawcami innych religii. Nawet powinniśmy, dlatego że jakby w życiu społecznym my musimy zaakceptować to, że nie jesteśmy sami. W życiu społecznym zawsze będą istniały różne religie, różne wyznawcy różnych idei i politycznych, i społecznych, więc w momencie, gdy nasze postulaty są zgodne na jakichś bardzo istotnych polach... No, przykład najlepszy, ja podam szybki przykład. Baptyści nie popierają aborcji, katolicy nie popierają aborcji. Czy powinniśmy w tej sprawie współpracować? Oczywiście, że tak. I tak w USA. Bo to jest wyższe dobro. Tak. Tak.
Więc my musimy współpracować na tych najważniejszych polach i to dotyczy tak naprawdę wszystkiego, co może mieć jakiś wpływ długoterminowy na stan naszych społeczeństw. Tak, bo i problem jest na przykład w tym, że my nie próbowaliśmy przez wiele lat nie próbowaliśmy przeciwstawić się liberalizmowi tak, jakbyśmy mogli. Współpracując z pewnymi środowiskami, które były antyliberalne. Tak, no na pewnych taktycznych polach, ale to jest też temat na inny odcinek. Tak, 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 zdecydowanie. Tu Kościół bardzo dużo też jakby za bardzo się w pewnym sensie wmieszał, postawił się po pewnej stronie geopolitycznej, nie widząc większych problemów, ale to jest temat na inny odcinek. No tak. I nie o tym dzisiaj. Jeszcze to, co miałeś też wcześniej dopowiedzieć. Jeszcze chciałam dodać, że dostrzegam, i ty zresztą też na pewno dostrzegasz, podejrzewam, że nasi widzowie też to dostrzegają, że jest taki problem wśród tradycjonalistów, że oni właśnie obwiniają pewne elementy, które wywodzą się wprost z postępu, za to, że są złe i za to, że to one powodują problem właśnie szerzenia ideologii sprzecznych z chrześcijaństwem. Czyli na przykład internet. Niektórzy tradycjonaliści twierdzą, że internet już jest zły. Tak. Albo jakieś w ogóle wszystkie technologie, tak? Mhm. A technologia jak powstała? No powstała dlatego, że człowiek starał się przekształcać to, co mu dano i starał się to rozwijać. Technologia sama w sobie nie jest zła. To, że ona przynosi jakieś rzeczy, które są złe, faktycznie, no bo wiadomo, w internecie szerzy się oczywiście pornografia, jakieś... hejt, bardzo dużo złych rzeczy, gronka na Kościół. Tak, wszyscy mogą mówić, co chcą, to jest oczywiście złe, bo jeśli ludzie mówią coś, co nie jest prawdą i w ten sposób manipulują innymi, to nie powinni mieć prawa głosu, wiadomo. Ale my nie możemy obwiniać internetu, tego, że istnieje internet, za to, że takie rzeczy się dzieją. My musimy właśnie ten internet przejmować. Ja bym... No mów. Mhm. Ale my ja zaraz dopowiem. Ten internet przejmować, żeby właśnie zmieniać to, co się dzieje w nim. I jeszcze coś chciałam powiedzieć, ale zapomniałam. To ja może dopowiem swoje, to może się przypomnę w międzyczasie. Ja chciałem dodać do tego tak. Czy my byśmy ogólnie chcieli, żeby nie istniał internet? Być może byśmy nawet chcieli, właśnie żeby nie istniał internet. Właśnie to chciałam powiedzieć. Ja bym chciał żyć sobie, żebyśmy wszyscy jako ludzie żyli sobie tak jak w średniowieczu, żebyśmy na wsi, no może nie koniecznie jak w średniowieczu, ale żebyśmy żyli sobie na wsi, żebyśmy mieli swoje pole do obrabiania i żyli jak ludzie zostali do tak, tego powołani. Tak, żebyśmy żyli z naturą, tak. Żeby nie było takiej globalizacji, którą internet przyniósł. Wiadomo, że tak by było tak lepiej. Byśmy chcieli, tylko myślenie życzeniowe nie spowoduje, że tak będzie. Tak. A internet jest. Niezależnie od tego, czego chcemy czy nie, on będzie. I jeżeli tam nie będzie katolików, to w nim będzie tylko gorzej. I dlatego właśnie trzeba działać w internecie. Nie dlatego, że sprzedajemy się światu, tylko dlatego, że to jest element faktyczny tego świata, do którego jesteśmy posłani. I my jako katolicy idziemy do internetu, działać w internecie tak jak my i wielu innych, nie po to, żeby dostosować się do świata, naukę Chrystusa, tylko żeby tam, gdzie tej nauki Chrystusa nie mają, zanieść. Dokładnie. To właśnie o to, i to jest istota. O to sobie chodzi, jak mówisz o metodach działania. Tak. Że Kościół właśnie powinien dostosowywać metody działania do świata. Czyli jeśli na świecie pojawiają się jakieś rzeczy, które mogą być wykorzystane w dobry sposób, to katolicy muszą, wręcz mają obowiązek. Moralny. Nie to jest to tak, że wybór, że ja zrobię, bo chcę, tylko każdy z was, katolików i z nas też, ma obowiązek, żeby tak robić. Tak. Bo to od nas zależy, czy to pójdzie w dobrą stronę, czy w złą. Narzekaniem na to, że coś jest złe, nic się nie osiągnie. Tylko działaniem wewnątrz możemy coś osiągnąć. Dlatego pójście do internetu nie jest wyborem. Jest obowiązkiem moralnym każdego. Nie każdy się nadaje do tego, żeby tworzyć kanał. Mamy tego świadomość. To nie tylko kanał, to mogą być różne formy działalności tak, w internecie. Ale ja mówię tutaj na tym przykładzie. Mhm. Nie każdy się nadaje do tego, żeby zakładać kanał. To jest wiadome. Ale każdy w jakiś sposób może dołożyć cegiełkę do przejmowania przez Kościół, przez katolicyzm internetu. Tak? I każdy ma obowiązek moralny, żeby na miarę swoich możliwości to robić. Tak. To działa tak naprawdę na wszystkich płaszczyznach tak. życia. Rynek książkowy. Im więcej wydawnictw katolickich, tym lepiej. Rynek jakikolwiek inny, im więcej działających wewnątrz tego rynku katolików, tym zawsze będzie lepiej. I co bardzo istotne, trzeba pamiętać tak, że nasz kanał akurat na YouTubie, Okiem Tradycjonalisty, jest stricte katolickim kanałem. Co oznacza, że jest skierowany od razu do katolików. I że tylko katolicy będą nim zainteresowani. Tak. Nasze treści nie są kierowane do... Chociaż czasami były, bo ja nagrywałem jakieś materiały, które były z pozoru neutralne. Tak, tak. Różnie to bywa, ale nasz kanał generalnie, nasza zawartość naszego kanału jest skierowana przede wszystkim do
głównie do katolików i katolików tradycji. Przede wszystkim. I to trzeba pamiętać, że nasz kanał oglądają katolicy tradycji, dlatego treści na naszym kanale trafiają do Was, czyli do katolików tradycji głównie. Czasami oczywiście też do posamorowych katolików, no bo algorytmy YouTube'a działają tak, że mimo wszystko nasze filmy trafiają też do innych osób, ale generalnie osoby zainteresowane, nasi subskrybenci i osoby, które sympatyzują powiedzmy z naszymi treściami, to są katolicy tradycji. Nie oszukujmy się, tak zostanie. Tak. Natomiast chcemy, żeby oczywiście oglądali nas też katolicy posoborowi, żeby im przybliżyć tradycję. Tak. To jest oczywiste. No bo my chcemy zanieść też tradycję kościołowi, ale to jest inna sprawa. I teraz do czego ja dążę? Do tego, że tworzeniem tylko treści stricte katolickich się świata nie zmieni. Bo te treści stricte katolickie, tak jak nasz kanał, trafiają stricte do katolików, które oczywiście są im potrzebne. Bo to jest wiadomo, że takie treści są też potrzebne, bo wy być może się czegoś dowiadujecie z naszych filmów, ale też się upewniacie w tej nauce tradycyjnej kościoła i tak dalej. Być może też do posoborowych katolików te treści trafią. To jest potrzebne w tym sensie. Ale to nie trafi do osoby, która chodzi na paradę równości, bo ona nawet tego filmu nie obejrzy, bo jej to nie obchodzi. Natomiast co może trafić do takiej osoby? Może trafić z pozoru neutralny film. Mam absurdalny przykład. Film o superbohaterach. Na to idzie każdy. I zobaczcie, co się dzieje z filmami o superbohaterach. Macie tam, nawet byliśmy na Doktorze Strange'u, tak? Oglądaliśmy Doktora Strange'a. Co tam było? Była oczywiście wprowadzona w tle tęczowa postać. Znaczy, był, główna bohaterka to była, prawda? Tak. Główna bohaterka nie miała rodziców, tylko miała dwie mamy. Tak, i to było zaznaczone w jednej scenie w tle. Ale dla osób, które nie mają światopoglądu katolickiego i idą na taki film, to buduje ich wewnętrzny światopogląd. Bo to jest postrzegane jako coś normalnego, co się dzieje w tle, więc podświadomość to akceptuje jako rzeczywistość. Bo my, katolicy, będziemy wiedzieli, że trzeba z tym walczyć, to jest złe. Ale człowiek, który nie ma tak mocno ugruntowanego światopoglądu katolickiego, czy jakiegokolwiek innego, takiego silnego, twardego, opartego na jakimś mocnym fundamencie, to jemu to no, przeleci koło ucha i po prostu gdzieś tam zostanie, że a, tam miała dwie mamusie, co z tego. No i oglądając takich filmów setkę, to ten człowiek już będzie miał tak poukłożony światopogląd, że świat tak wygląda. Tak. Więc co my powinniśmy robić? Nakręcić taki sam film o superbohaterach, ale bez tych treści, a raczej z przekazem katolickim w tle. Że w tle się pojawi msza święta na przykład, albo w tle ktoś powie, nie wiem, coś, co jest zgodne z nauką Kościoła, co zostanie w głowach ludzi. Takie treści zmienią myślenie ludzi. A część katolików powiedziałaby, że... bo znam takie osoby, które mogłyby w ten sposób powiedzieć, to znaczy z internetu znam, że rozrywka... Nie powinniśmy w ogóle jako katolicy zajmować się rozrywką. My powinniśmy wszystkich wzywać do modlitwy, postu, martwienia i tak dalej. Oczywiście, że tak trzeba, ale nie do każdego to trafi. Prawie do nikogo to nie trafi. No właśnie. To jest cały ten problem. A to nawet nie jest kwestia tylko tego nawracania, bo oczywiście, tworząc takie treści, oczywiście to do stworzenia filmu superbohaterskiego na poziomie Marvela, to trzeba mieć gigantyczny budżet, czego nikt nie ma. Ale jeżeli ktoś z katolików ma jakieś pieniądze na takie rzeczy, to powinien na takie rzeczy je wykładać. My akurat nie potrafimy takich filmów kręcić, więc tego nie zrobimy. Ale być może znajdzie się ktoś, kto to zrobi, tak? Tak, jeśli ktoś... Po prostu chodzi o to, że ta współpraca katolików musi być. To nie jest wybór. To jest kwestia tego, że my możemy wygrać lub przegrać. Każdy z nas jako Kościół zostaliśmy posłani do świata i każdy ponosi odpowiedzialność za to, co zrobimy z naszym życiem w tych czasach, w których żyjemy. Tak, właśnie. Dlatego jeśli ktoś chciałby kręcić takie filmy, czy robić, nie wiem, gry komputerowe, czy, nie wiem, pisać jakieś książki, takie z pozoru... Przygodowe na przykład, jakieś coś takiego. Fantastykę, tak jak Tolkien na przykład. To jest fantastyczny przykład. Dokładnie. Macie Władcę Pierścieni. Książkę, która przekazuje w piękny sposób chrześcijańskie wartości. I co to najważniejsze, jest ważne, bardzo wielu niekatolików lubi tę książkę, utożsamia się z nią, widzi, że ta książka jest dobra, podświadomie. Tak. Nie muszą wiedzieć, że to są chrześcijańskie wartości, żeby wiedzieć, że te wartości są dobre. One są po prostu, to co jest w tych książkach Tolkiena, czy w filmach nawet Petera Jacksona na podstawie Tolkiena, które też są fantastyczne, to co tam jest, to jest takie dobro, które jest zakodowane w każdym człowieku. I oglądając te filmy, czy czytając te książki Tolkiena, my tym dobrem nasiąkamy w pewnym sensie. To jest dokładnie nauka chrześcijańska, tylko przekazana w sposób fikcyjnej opowieści. I moim zdaniem to, co zrobił Tolkien, to jest doskonała robota i fantastyczny przykład dla wszystkich katolików, jak powinno się działać. Bo to czytają wszyscy, od ateistów po katolików oczywiście. Katolicy widzą w tym wartość katolicką, pewnie ateiści być może na podstawie tej książki też się nawrócą. Myślę, że nawet i od antyteistów bym zaczęła. Bo myślę, że i wśród wrogów Kościoła także są fani Tolkiena. Tak. Tylko zwróćcie uwagę, jakie będzie miało to długofalowe konsekwencje. Część z tych wrogów Kościoła, którzy to przeczytają, być może część z nich się nawróciła. Na pewno część się z nich nawróciła. Tych, którzy czytali Tolkiena, tylko przez to, że czytali Tolkiena jako pierwszą przyczynę. Natomiast
trzeba pamiętać, że nawet jeżeli znaczna część z nich się nadal nie nawróci, to przynajmniej ich światopogląd będzie kreowany w oparciu o katolickie wartości, w podświadomości. I w efekcie takie osoby społecznie będą mniej szkodliwe dla Kościoła. Co jest też bardzo istotne, bo tak, wtedy Kościół ma lepsze pole do działania. Tak. Jak się Kościołowi zabiera pola do działania to i się go zwalcza w jakiś sposób, to no nikłe są szanse jego powodzenia, tak? Tak. Zwłaszcza jak się go zwalcza takim podstępem, jakim się dzisiaj go zwalcza. Bo trzeba pamiętać, że za komuny też zwalczano Kościół. Ale Kościół miał wtedy znacznie silniejszą pozycję w społeczeństwie polskim niż dzisiaj. To, że komuniści prześladowali księży, zwłaszcza w latach stalinizmu, to jest faktem. I to było. Tylko, że Kościół nie stracił w polskim narodzie wtedy swojej pozycji, raczej zyskał jeszcze większą. Tak, bo co jest istotne, to to, że otwarta walka jest zawsze mniej niebezpieczna niż podstęp. Niż podstęp, dokładnie. Zwłaszcza jak ludzie są nieświadomi tej walki. Zwłaszcza jeżeli się stworzy jeszcze iluzję wywolnego wyboru. Te ludzie myślą, że sami o tym wszystkim zadecydowali. Tak. To robi liberalizm. Wprowadza iluzję wolnego wyboru i ludzie myślą, że zdecydowali tak, że ksiądz to pedofil i tak dalej. Ja tak naprawdę czytam, że tęczowy marsz jest normalny, bo ludzie się kochają, a to jest tak naprawdę coś, co zostało wtłoczone do podświadomości faktycznie wolnym wyborem, ale podstępnie. Bo kultura ogromnie dotowana i tak dalej, wszystko to jest przesiąknięte taką ideologią. Więc żeby z tym walczyć realnie, katolicy powinni wspólnie tworzyć kontrkulturę wobec tej kultury. Nie nazywając tego kontrkulturą, tylko robić to w ten sposób jako coś neutralnego, po to, żeby ludzie to oglądali i nasiąkali tym. Dokładnie to Tolkien jest doskonałym przykładem. Więc wracając do, bo tutaj określiliśmy cały ten jakby sposób, metod działania i tak dalej wszystkiego. Czy Sobór Watykański II dostosował naukę do świata? Nie, moim zdaniem ją zdecydowanie oddalił. W sensie naukę. Czy dostosował siebie do świata, tak? Moim zdaniem zdecydowanie się od świata oddalił. Dlaczego? Dlatego, że oddalił się od Chrystusa, po pierwsze. Oczywiście. Bo negacja doktryny, to, co zostało zrobione po Soborze, jest niewłaściwe i oddalające od Chrystusa. I to jest wprost herezja. Negacja doktryny zawsze jest herezją. I nigdy Kościół tego nie powinien robić. A druga rzecz, to, co Kościół robi, próbując kopiować w sposób śmieszny, katolicki, nie wiem, koncert rockowy w trakcie mszy, wiadomo, że to nie wygra z prawdziwym koncertem rockowym. Nie ściągnie to ludzi słuchających rocka do Kościoła. To jest bzdura. To jest negacja sensu liturgii. Jest to desakralizacja liturgii, niszczenie doktryny o liturgii i równoczesne ośmieszanie Kościoła przed ludźmi, którzy słuchają rocka. To nie jest dostosowanie do świata. W tym sensie, co my mówimy, bo Kościół powinien być postępowy w tym sensie, żeby zawsze docierać do świata z tą samą Ewangelią. Tak? A to, co zrobił Sobór Watykański II, to ośmieszył Kościół i zanegował doktrynę. Te dwie rzeczy. Posoborowy Kościół to zrobił, tak o tym mówię. Taki generalny na pewno rozrachunek jest, ale trzeba też pamiętać o kilku postaciach Kościoła no z czasów już soborowych, czy też i posoborowych, które działając zgodnie z tym, co się nazywa tak ironicznie duchem soboru, którzy robią naprawdę, robili, bo już nie żyją, naprawdę bardzo dobre rzeczy. I przy oczywiście całym ogromie zła, który zrobił Jan Paweł II, należy mu się tutaj szacunek za to, że tak mocno rozwinął personalizm chrześcijański. W czasach, kiedy właśnie stawianie na jednostkę jest tak istotne. Tak, tak, właśnie o to chodzi. Dlatego i tutaj jest jeszcze bardzo jeden istotny przykład. To samo bardzo dobrze zrobił arcybiskup Sheen. Dlaczego? Od starożytności ludzie nie zajmowali się sobą, tylko ludzie zajmowali się tym, co się dzieje dookoła. Ludzie szukali Boga w tym, co jest dookoła, tak? Ludzie obserwowali przyrodę i starali się stąd wysnuć jakieś wnioski na temat tego, skąd to wszystko pochodzi, gdzie jest nasz początek i tak dalej, tak? I rewelacyjnie opisuje to właśnie arcybiskup Sheen w początku swojej książki o pokoju duchowym, coś takiego, nie pamiętam tytułu, że taki sposób myślenia nie ma szans dotrzeć do współczesnego człowieka. Dlatego, że współczesny człowiek jest skupiony na sobie, a nie na tym, co się dzieje wokół niego. Współczesny człowiek nie szuka Boga na podstawie tego, co obserwuje. Współczesny człowiek nie jest człowiekiem intelektu. Współczesny człowiek nie jest intelektualistą. Współczesny człowiek ma nawtykane do głowy, że najważniejsze jest jego samopoczucie, jego zdrowie psychiczne, jego, że generalnie wszystkie te liberalne przesłanki. Myślowe, tak, tak. Są do niego tak mocno wtłoczone, że współczesny człowiek lubi się skupiać na sobie. To ja widać, sobie widać to, ja tylko wtrącę na sekundę i zaraz będziesz kontynuować. Widać to w tym, jak argumentują liberałowie, lewicowi liberałowie, bo odróżnimy też, ja już będę odróżniał lewicę, taką powiedzmy starą lewicę od nowej lewicy. Nowa lewica to jest lewica liberalna.
liberalna, to znaczy koncentrująca się na wolnym wyborze człowieka jako czymś najważniejszym, tak? To oczywiście te granice w różnych liberalizmach tej wolności są różne, ale zawsze sprowadza się wszystko wtedy do człowieka. To jest to, co mówiłeś, to, co biskup Shin mówił, że dzisiejszy człowiek jest skupiony na sobie. Właśnie dlatego, że jest wtłoczona ideologia liberalna do głowy. Czy przez prawicowa ideologia liberalna, czy lewicowa ideologia liberalna. Zawsze to jest wtedy skupianie się na sobie. I teraz, kwestia jest taka, że tutaj jakby wszystkie te lewicowo-liberalne argumenty za nowoczesnymi, tymi powiedzmy postępowymi w tym złym znaczeniu rzeczami, są takie, że ktoś się czuje kobietą, to jest kobietą, jak jest mężczyzną. No właśnie. Ktoś się czuje, nie wiem, dobrze z psem, to może być sobie z psem. Zawsze się wszystko opiera na subiektywizmie, na emocjach, na tym, co człowiek wewnątrz siebie czuje. Tak. Co jest zaprzeczeniem w ogóle tego, co Kościół mówi o człowieku. Bo Kościół jest człowiekiem, mówię, człowiek jest człowiekiem w rozumieniu katolickim przez to, że posiada duszę nieśmiertelną, która jest odbiciem Boga i jest do Boga przeznaczony. Przez to człowiek jest człowiekiem. I prawda wynikająca z Boga, który jest prawdą, nas przybliża do Boga, czyli do prawdy. I człowiek tej prawdy powinien poszukiwać. Ta cząstka boska w człowieku powoduje to, że człowiek jest powołany do szukania prawdy. Nie w sobie. To jest właśnie dokładnie to, czego starał się nauczać Jan Paweł II, który mówił, że człowiek inaczej nie jest... Generalnie cała jego nauka jest przesiąknięta tak naprawdę tym, że człowiek nie jest w stanie inaczej siebie odnaleźć, realizować, jak tylko w połączeniu z Chrystusem i jego odwieczną, niezmienną nauką. Więc oczywiście przy wszystkich tych złych rzeczach, które niewątpliwie były złe i Bo które ja, papież zrobił, tak, spotkanie w Asyżu, tam całowanie Koranu, wszystko, co mu się zarzuca, absolutnie tego nie powinno być. Ale trzeba pamiętać, że właśnie Jan Paweł II starał się schrystianizować te liberalne prądy myślowe, które już tak mocno przeżarły współczesnego człowieka. On starał się przez te prądy myślowe człowiekowi pokazać Chrystusa. I dokładnie to samo starał się robić arcybiskup Shin w tej książce, o której powiedziałam. Arcybiskup Shin to akurat jest bardzo ciekawy też przykład, bo pamiętajmy, że to, co zrobił arcybiskup Shin, a czego by nie zrobiło wielu współczesnych tradycjonalistów, którzy chcą odcinać się od świata za wszelką cenę, to, że jak weszła telewizja, to on miał najgłośniejszy program telewizyjny w Ameryce, co było nowoczesne na tamte czasy i postępowe. A co istotne? Ale to była bardzo dobra robota, co on robił. Nawrócił ogromną ilość ludzi tymi programami. Tak, więc tutaj arcybiskup Shin jest doskonałym przykładem, dlaczego technologia nie jest zła sama w sobie, tylko jest zła, jeżeli nie ma tam katolików. Wtedy jest ona zła. Tak. Wtedy się staje zła, bo nie ma tam Chrystusa. Zło jest tam, gdzie nie ma Chrystusa. Jeżeli cały internet byłby przesiąknięty Chrystusem, to internet byłby dobry. To od tego, czy Chrystus jest w danym miejscu, zależy to, czy jest dobrze. Nie od tego, że coś jest. Po prostu. No tak. I to jest to, czego wiele osób nie rozumie. Tak samo jest ze świętym Tomaszem z Akwinu, co doskonale wiesz. On nie stworzył sobie swojej scholastyki po to, żeby była, tylko dlatego, że wtedy pojawiły się prądy myślowe w krajach arabskich, tak? Tak, dokładnie. Które przywróciły, chciały wrócić do nauki Arystotelesa, tak, która została zapomniana przez długi czas. W Europie nie była znana. Tak. Były znane pisma filozofów przedchrześcijańskich, tak. Dlatego, że uważano to za pogaństwo. Za pogaństwo, no. Mhm. A kiedy pojawiło się zainteresowanie w krajach arabskich... Poczekajcie chwilę jeszcze, tylko ja dodam to. Mhm. Nabuduję wam sytuację. Wtedy była sytuacja w chrześcijaństwie całym i wielokrotnie filozofia starożytna była potępiana wcześniej przez wielu biskupów, tak? Wcześniej. Próba na wschodzie zwłaszcza, często biskupi potępiali jakby samą filozofię samą w sobie. Tylko pamiętajcie, że to, że sama filozofia była potępiana w tym sensie, że mogła zaszkodzić chrześcijaństwu, nie oznaczało to, że jeżeli filozofia się rozpowszechni na świat, to nadal trzeba się upierać, żeby ją potępiać. Po prostu wtedy święty Tomasz z Akwinu wszedł ze swoją scholastyką i pokazał, że zobaczcie, tutaj trzeba to rozumieć przez pryzmat chrześcijański. Wtedy ma to sens. Jeżeli tam zaprowadzimy Chrystusa, to ma to sens. I w ten sposób. Tak, tak. Bo trzeba pamiętać, że święty Tomasz otrzymał specjalne pozwolenie. Od papieża, na to, żeby... no. Tak, od papieża, może i od papieża. Tak, od papieża. Żeby zajmować się w ogóle pismami Arystotelesa, bo one wcześniej były zakazane. Tak. A zobaczcie, że dzisiaj są powszechnie chwalone w chrześcijaństwie. Nie jest to dlatego, że przez samego Arystotelesa. To jest przez Chrystusa, którego zaniósł Arystotelesowi święty Tomasz z Akwinu. Tak, bo właśnie, nie wiem, podejrzewam, że nasi widzowie to wiedzą, ale mogą nie wiedzieć niektórzy, że filozofia, którą stworzył święty Tomasz z Akwinu, jest filozofią opartą na filozofii Arystotelesa i ta filozofia świętego Tomasza stała się oficjalną wykładnią Kościoła. Aż tak naprawdę przez długi czas, bo tak naprawdę Sobór Trydencki... Od XIII wieku do Soboru Watykańskiego II. Tak. Ona była obowiązująca. A to było nie dlatego, że Kościół sobie stwierdził, dobra, weźmiemy Arystotelesa, tylko było dlatego, że Arystoteles
zaczął być popularny w kręgach intelektualistów ówczesnych i święty Tomasz z Akwinu zaniósł do tych, którzy się inspirowali Arystotelesem, czytali go i tak dalej, zaniósł im Chrystusa i schrystianizował filozofię Arystotelesa. To jest zasługa świętego Tomasza z Akwinu, która jest olbrzymia dla Kościoła, nieoceniona. Natomiast to nie wzięło się tak z palca, to się wzięło z tego, że właśnie święty Tomasz z Akwinu i Kościół wtedy w swojej mądrości widział, że świat się zmienia i trzeba temu nowemu światu zanieść Chrystusa. Tak. I to samo jest dzisiaj. Świat się zmienia, ale my musimy mu cały czas zanosić tego samego Chrystusa. Bo wyobraźcie sobie, że cały czas Kościół żyje po prostu samym objawieniem Bożym, czyli tym, co zostało przekazane, i filozofią świętego Augustyna. Pisma starożytnych filozofów greckich nie są znane w ogóle, gdzie właśnie ci starożytni filozofowie tak naprawdę opisali Boga. Nie wiedzieli, że to jest Bóg chrześcijański, ale opisali Go. I nagle one zyskują posłuch gdzieś na świecie, bo okazało się, że jednak racjonalnie da się uzasadnić pewne rzeczy. Mhm. I co trzeba z tym zrobić? No trzeba pokazać, że wiara nie jest sprzeczna w żaden sposób z tym, do czego można dojść rozumowo. Mhm. I dokładnie to zrobił Kościół. On nie potępił prądów tych, które jakby doceniły wartość tych pism starożytnych, tylko pokazał, że one nie są w żaden sposób sprzeczne z tym, co objawił nam Pan Bóg. Mhm. I dokładnie to wszyscy my mamy robić cały czas. Tak. Oczywiście na każdym polu, każdy na swoje możliwości po prostu. Nie każdy będzie świętym Tomaszem z Akwinu. Nikt z nas, z naszej dwójki, ani prawdopodobnie z was, którzy to oglądacie, nie będzie świętym Tomaszem z Akwinu. Bo święty Tomasz z Akwinu to była postać wybitna. No, to się zgadza. Ale każdy na swoje możliwości powinien widzieć, co jest chwalone powszechnie i starać się zanieść do tego miejsca Chrystusa na tyle, na ile się da, bo jeśli oczywiście coś jest wprost sprzeczne z nauką Chrystusa, to trzeba to absolutnie potępić. Czyli ich błędy wszystkie, herezje i niemoralne rzeczy propagowane. Nie można zanieść Chrystusa tęczowym aktywistom, bo oni walczą wprost z Chrystusem. Ich oś cała jest walką z człowiekiem i z Bogiem. Ale trzeba za to wziąć pod uwagę, że tęczowi aktywiści stają się często tęczowymi aktywistami przez swoje problemy wewnętrzne. Mhm. I co trzeba wtedy robić? Trzeba iść i pokazać im, że jedyną odpowiedzią na ich problemy wewnętrzne jest Chrystus, a nie to, co nawkładała im do głowy ideologia LGBT. Tak, dokładnie. To jest właśnie to, co robił biskup Sheen, że widział, że współczesny człowiek ma wewnętrzne problemy, zajmuje się wewnętrznie sobą i starał się po prostu odpowiedzieć na te problemy Chrystusem. Mhm. Powiedział, że to prędzej dotrze do człowieka niż jakieś tam wywody teologiczne i filozoficzne. No tak, bo człowiek chodząc na paradę, wyobraź sobie człowieka chodzącego na paradę równości, a my mu idziemy cytować świętego Tomasza z Akwinu. Dowody na istnienie Boga. On was wyśmieje, jak to powiecie. Ale jak mu przedstawicie błędną antropologię i przedstawicie mu, skąd się biorą jego problemy psychiczne, bo ci ludzie bardzo często mają te problemy psychiczne. I niekoniecznie to są problemy psychiczne, to mogą być bardzo silne problemy duchowe, tak, o których oni nie wiedzą. Jeżeli wy im to wytłumaczycie, prędzej oni się wtedy nawrócą, niż cytując im, że dowody na istnienie Boga, czy cokolwiek. No dokładnie. Bo oni to wyśmieją, jeżeli to powiecie. I nam nie chodzi o to, żeby zrzucić siebie odpowiedzialność, że ktoś jest zły. Ja opowiedziałem, że jest Bóg i mam zrzuconą odpowiedzialność, bo powiedziałem, a on odrzucił. To jest bardzo łatwy sposób na uśpienie sumienia. Tak. Ktoś grzeszy, ty mówisz, to jest grzech ciężki. Koniec. Powiedziałem mu, że jest grzech ciężki, nie moja wina. Już odpowiedzialność zrzucona i mogę wszystko robić. Dalej. Nie. To nie jest tak. My z wszystkimi siłami powinniśmy dążyć do tego, żeby każdego człowieka nawrócić i żeby każdy grzech potępić, ale też żeby każdego człowieka od grzechu odwieść. Skutecznie. Nie mówiąc mu, to jest grzech, kropka, i mam sumienie z głowy, tylko ze względu na dobro tej osoby nawet poświęcić swojego dużo. Tak? To jest właśnie bezinteresowa miłość chrześcijańska. Nie robimy tego po to, żeby zrzucić z siebie odpowiedzialność, tylko robimy to ze względu na miłość do bliźniego, bezinteresowną, którego traktujemy tak samo jak siebie i tak samo jak my nie chcemy być potępieni, tak samo nie chcemy, żeby on był potępiony. To jest to, po co my to robimy. Nie po to, żeby zrzucić sobie odpowiedzialność, że mamy obowiązek pouczać grzeszących, więc powiedziałem, że to grzech i mam obowiązek zaliczony. Nie po to. Po to jest ten obowiązek pouczać grzeszących, żeby robić to z miłości. Tak trzeba to interpretować. Tak? Więc to o to chodzi. I wracając do ostatecznego tematu. Kościół po Soborze Watykańskim II moim zdaniem zdecydowanie nie dostosował się do świata współczesnego tak, jak powinien. Dostosował doktrynę, której nie powinien dostosowywać, bo doktryna jest niezmienna i bardzo wiele rzeczy z doktryny zostało zanegowanych po Soborze Watykańskim II. I to jest problem, bo tego nigdy nie powinno być.
Kościół nie powinien pokazywać, zobaczcie, nie wierzymy w dogmat o tym, o realnej obecności Chrystusa, może wtedy ludzie przyjdą do kościoła. Tylko do jakiego kościoła oni wtedy przyjdą? To jest właśnie problem w tym, że Kościół powinien pokazać ludziom, że patrzcie, tutaj jest realna obecność Chrystusa i my was do tego zapraszamy. Niezależnie od waszych problemów, my chcemy wam pomóc. Tak, ale metodami nowoczesnymi. I to dostosowanie się powinno polegać na tym, że z tą samą nauką wchodzimy w nowoczesność. To, co robił biskup Shin, to wszystkie przykłady, co podaliśmy ze świętym Tomaszem z Akwiną, które podawaliśmy z, nie wiem, z innymi działaczami wszystkimi wcześniejszymi, z księdzem Skargą, który też był postępowy na swoje czasy, bo on był, widział wiele problemów, które w przyszłości okazały się problematyczne dla Kościoła. To, że pojawia się problem chłopów, to, że powoli zaczyna być może jakaś rewolucja przeciwko Kościołowi, właśnie dlatego, że dużo osób nie widzi tego, że się świat zmienia. I to widzieli księża wcześniejsi. Gdyby może właśnie więcej osób słuchało wtedy księdza Skargi, to być może nigdy nie doszłoby nawet do rewolucji socjalistycznej. Tak, czy do rewolucji francuskiej być może nawet, bo Kościół w czasach rewolucji francuskiej, tak samo jak dzisiaj, powinien przejmować to, co się dzieje na świecie, zauważyć, zaakceptować, że świat się zmienia, że chłopi zyskują świadomość i schrystianizować te zmiany, żeby nie doszło właśnie do takich krwawej rewolucji, jaka była we Francji. To widzieli księża, to widział ksiądz Skarga, to widział też ksiądz Kalinka, tak? Tak. Tu można o tym poczytać. Czy widziały to osoby związane z Konstytucją 3 maja bardzo często też, tak? Co bardzo jest kontrowersyjne wśród tradycjonalistów, bo wszyscy mówią, że Konstytucja 3 maja jest zła, bo tam masoni w niej uczestniczyli, czy tam osoby, które miały kontakty z masonami, tak? To jest też temat w ogóle szeroki. Ale to, że ktoś miał kontakty z kimś tam w Ameryce, nie oznacza, że cała idea jest zła z tego powodu. Bo idea jest słuszna, bo to księża popierali. Popierali uwłaszczenie chłopów, natomiast popierali to zrobienie tego w sposób chrześcijański. A jeżeli Kościół będzie mówił, nie chcemy uwłaszczać chłopów, bo to robią masoni, to Kościół się dystansuje od świata automatycznie i efekt będzie taki, że świat znienawidzi Kościół. I tak dokładnie tak się było. Stało. Dokładnie tak się stało. I wszystkie kolejne rzeczy, gdzie Kościół nie był się w stanie dostosować w tym sensie, co my mówimy, nie doktrynalnie, tylko metodami działania, one spowodowały te wszystkie problemy, które mamy dzisiaj, że Kościoła w świecie nie ma w ogóle. Dlatego Kościół powinien przejmować nowoczesne metody działania, nigdy nie zmieniając doktryny. Kończąc ten temat, tak? Tak, bo tego właśnie Kościół robić nie potrafi współczesny. Współczesny, bo kiedyś potrafił, za czasów świętego Tomasza z Akwinu i wcześniejszych czasów, tak? Tak, tak, tak. Właśnie przejmując wszystko to, co się dzieje na świecie i chrystianizując to. Tak. A teraz Kościół próbuje raczej siebie zdechrystianizować po to, żeby świat go polubił. Tak. A to zupełnie nie o to chodzi. Tak, to jest Kościół posoborowy. A tradycjonaliści często przyjmują metodę wrócić do tego, co było w przeszłości, wtedy będzie dobrze. Co też jest głupie, bo świat się zmienia. I co też jest, w ogóle to też nie jest prawda, że to jest powrót do tego, co było, bo nie było nigdy tak, że chciało się być w jakimś jednym punkcie. Kościół zawsze się rozwijał, Kościół zawsze działał, Kościół popierał zawsze... Popierał rozwój cywilizacji. Tak, popierał postęp, popierał sztukę, popierał, chrystianizował prądy myślowe, które się pojawiały na świecie. To jak my mamy wrócić w ogóle do przeszłości, to do którego momentu i dlaczego w ogóle? My powinniśmy wrócić do tego, żeby Kościół się rozwijał. I powinniśmy wrócić do tego, żeby konkretną naukę Chrystusa zawsze zachowywać i przekazywać ją światu i iść w postępem tak, żeby ten postęp ludziom służył. W dojściu do celu ostatecznego, jakim jest zbawienie. To jest to, co Kościół powinien popierać, a katolicy nie powinni się skupiać na powrocie do jakiejś monarchii sprzed 400 lat, która już nie powróci realnie. Do jakichkolwiek w ogóle systemów z przeszłości, które nie mają racji bytu w obecnych czasach. Tylko do wniesienia Chrystusa do tego świata, jaki jest dzisiaj, schrystianizowania tych systemów, które są dzisiaj. Dlatego ja zaznaczam często, że nie jestem konserwatystą, bo ja nie jestem za tym, żeby cofać świat do tego, co było kiedyś. Jestem za tym, żeby naukę katolicką niezmienioną zanieść do świata współczesnego. Co może jeszcze warto... To jest realne. To nie jest kwestia marzeń, że ja chcę, żeby wróciła monarchia. Może i bym chciał żyć w monarchii, nie wiem. Może i tak, ale... Będąc człowiekiem żyjącym w świecie, wiem, że to jest niemożliwe. Więc wiem, że mogę zrobić wszystko, żeby było jak najlepiej w świecie współczesnym. I to jest to, co każdy katolik powinien robić. Jeszcze tylko nadmienię, że my korzystamy tutaj ze słowa konserwatyzm, mówiąc o doktrynie, konkretnej doktrynie politycznej. Tak, tak, tak. No tak, bo znaczenie konserwatyzmu. Ja mówię o doktrynie politycznej, konserwatyzm, czyli konserwowanie czegoś. Konserwatyzm też nie jest jakieś określone konkretnie, że to jest konserwowanie konkretnej rzeczy. Ale polscy konserwatyści najczęściej się odwołują do monarchii. Jeśli ktoś mówi o wartościach konserwatywnych, jako po prostu o wartościach chrześcijańskich, bo często tak jest, to w tym sensie my jesteśmy konserwatystami, bo my jesteśmy za wartościami chrześcijańskimi. Tak. Ale w sensie to jest oczywiste, zresztą to powinniście wiedzieć, tak? Wolę to nadmienić, gdyby ktoś nie Bo trzeba właśnie oddzielić tak, że konserwatyzm jest nadużywany. Jest
to doktryna polityczna, tak jak powiedziałem, ale jest też nadużywany jako konserwatystą jest osoba, która popiera tradycyjne wartości chrześcijańskie. To jest oczywiste, że każdy katolik jest konserwatystą w tym znaczeniu, ale nie w znaczeniu konkretnej doktryny politycznej. I przeciwko temu konserwatyzmowi ja jestem, tak? Takiemu źle rozumianemu konserwatyzmowi. Tak, który chce wywrócić świat do góry nogami i... I przywrócić do czegoś, co było, co jest niemożliwe. Tak. No, bo to moim zdaniem jest doskonałe narzędzie szatana do tego, żeby ludzi wyrzucić, katolików wyrzucić ze świata współczesnego, żeby oni cały czas się rozkliwiali na tym, jak kiedyś było fantastycznie. Żeby byli marginesem, żeby zdusić ich aktywność, żeby nie zanosić... Żeby byli pośmiewiskiem w oczach ludzi tak. też. Tak, tak. Bo bardzo często, to też w innym filmie opowiemy, ale bardzo często ubieranie się w stroje z XIX wieku, wyjście tak na ulicę, to nie spowoduje, że ktoś przyjdzie do kościoła z tego powodu, że my tak wyglądamy. To spowoduje, że ktoś będzie się zastanawiał, co to za rekonstrukcja chodzi po ulicy. Tak. Tylko jeszcze trzeba w ogóle wiedzieć, że rekonstrukcja jako taka ze względu na zainteresowania, czy jakieś tam naukę, to jest zupełnie co innego. My tego absolutnie nie potępiamy. Znaczy tak, no może mieć ktoś zainteresowanie rekonstrukcją historyczną. Nie ma nic złego w samej rekonstrukcji historycznej. Chodzi mi o to, żeby nie chodzić, nie wyglądać jak człowiek nie z tej epoki na co dzień. Tak, o to mi chodzi. Ktoś po prostu zatrzymał się mentalnie w jakimś XIX, właśnie na przykład XIX wieku i po prostu próbuje ten sposób życia XIX wieku odtwarzać w każdym elemencie. No. Więc na tym polega dostosowanie się Kościoła do świata. Niezmienna nauka, wszystkie dogmaty zachowujemy. Całą naukę Kościoła. Chrystusa, sakramenty trzeba nieść światu, ale metodami nowoczesnymi. Czyli tak, żeby to było skuteczne i żeby do jak największej ilości trafić. Nie po to, żeby zrzucić z siebie ciężar odpowiedzialności, że powiedzieliśmy im, że jest Chrystus i jesteśmy spokojni, tylko po to, że ze względu na bezinteresowną miłość do drugiego człowieka i do Pana Boga przede wszystkim, któremu zależy na tym, żeby każdy powrócił do Kościoła, nieść tego Chrystusa jak najskuteczniej. Tak? To jest taka konkluzja. Czyli Sobór Watykański II nie dostosował nauki, nie dostosował się do świata współczesnego, dostosował doktrynę, której nigdy nie powinien dostosowywać i ośmiesza się cały czas, próbując gdzieś się wkupić w łaski osób, które są wrogami Kościoła. Taki wniosek ostateczny, tak? Tak. I chyba na tyle, bo już nie będziemy męczyć. To myślę, że długi film wyszedł dzisiaj. Chyba tak. Dziękujemy Wam za obejrzenie tego filmu. Jak dotrwaliście do końca, no napiszcie, popieram chrystianizację świata. Myślę, że każdy katolik się z tym zgodzi. I dziękujemy za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i zapraszamy do śledzenia kolejnych materiałów na naszym kanale. Pozdrawiamy i do następnego odcinka. Cześć. Cześć.